Naukowcy z Ashun już obliczyli, że Nibiru będzie przelatywać przy Ziemi od strony Euroazji, w związku z czym jednostki specjalne flot kosmicznych będą dostrzeliwać dodatkowe dawki energii w tych miejscach, aby pogrubić płaszcz ochronny energii od strony przelotu Nibiru, tak aby zabezpieczyć na tamtych terenach ludzi oraz wszelkie życie. Kiedy Nibiru będzie już przelatywać przy Ziemi, będzie ją można wówczas spokojnie oglądać gołym okiem poprzez energomagnetyczną osłonę. To wydarzenie będzie wydarzeniem nie tylko na skalę Ziemi, ale całego kosmosu, z którego przybędą gwiezdne floty wielu cywilizacji, aby z przestrzeni kosmicznej obserwować, jak mieszkańcy Ziemi poradzili sobie z zabezpieczeniem planety przed zagrożeniem największego kataklizmu. W całej galaktyce zapanuje radość, że ludzie planety Ziemia umieli odczytać znaki czasu i wysiłek budowniczych piramid na Ziemi nie został zaprzepaszczony. Ludzie przygotowani na kontakt ujrzą manifestację gwiezdnych braci na niebie. Od tego czasu Ziemia będzie planetą bezpieczną dla wszelkiego życia, natomiast dla ludzi zawsze już pozostanie otwarty dostęp do energii piramid, czyli energii wolnej, darmowej energii dla wszystkich ludzi jednakowo. Uwolniona energia piramid otworzy przed ludzkością dostęp do wyższych technologii, którymi posługują się kosmiczne cywilizacje. Ziemia zostanie uwolniona od niszczycielskiej eksploatacji i zaistnieje realna możliwość przywrócenia jej biologicznej i ekologicznej równowagi. Kiedy przesłanie zostanie odebrane przez ludzi, wtedy możemy powiedzieć, że będzie z kim się cieszyć i oczekiwać na narodziny nowej epoki. Epoki serca, epoki wodnika. Epoki, którą 21 grudnia 2012 roku poprzedzi napływ potężnej fali oczyszczającej energii z kosmosu. Energii nowej Ziemi, boskiej energii, którą Stwórca przywróci na Ziemi to, co przeminęło. I nasza planeta wejdzie w nowy cykl. I tak narodzi się nowa Ziemia. A początek jej da zjednoczenie ludzi w pokoju i miłości. Wielką piramidę otworzy miłość zjednoczonych serc ludzi we wspólnym celu ratowania naszego wspólnego domu, jakim jest planeta Ziemia. Nowa Ziemia, kochani, to będzie tutaj. Tak było mówione. Próbuję odliczyć czas w waszym ziemskim czasie. Rada Bogów odbyła się 8,5 tysiąca lat temu, licząc od ery wodnika. A od przyjścia wielkiego wodza, Jezusa, 6,5 tysiąca. Na posiedzeniu tej rady było powiedziane: Ziemia będzie nową ziemią, wzorem dla innych cywilizacji. Ale zanim to nastąpi, musi przejść oczyszczenie. Ziemię będą zamieszkiwać ludzie o czystych sercach, o czystych umysłach. Zmieni się kod genetyczny. Tak samo i w waszych umysłach nastąpi tak zwane przebiegunowanie, czyli wasze umysły będą dostrojone do nowego czasu. Od roku 2012 zostanie wyzerowany zegar czasu i wszystko rozpocznie się od zera. Będziecie świadkami i uczestnikami w tym ogromnym wydarzeniu włączenia nowego czasu. Wy ludzie nazwaliście to precesją. My mówimy wyzerowanie czasu kosmicznego, czyli nowy czas zaczyna się od roku 2012. Po roku 012 będą jeszcze przychodzić na Ziemię istoty, które żyły wcześniej, czyli prorocy i ci, którzy będą nauczać i jeszcze próbować ratować istoty ludzkie. Bo całe oczyszczanie potrwa jeden kosmiczny dzień, czyli ziemskie 1000 lat. Po tym większym oczyszczaniu nastąpi też pierwsze zmartwychwstanie, bo to już jest ten czas apokalipsy, to wiecie. Rozpocznie się to wtedy, kiedy się wycofają z ziemi triady, czyli te wojska niebiańskie, które mają tę pracę zleconą oczyszczania. Wtedy zaczną się te powroty na Ziemię. Będą też przybywać inni, którzy wcześniej byli zainteresowani Ziemią,
czyli przylotami na Ziemię. I w tej chwili są w stanie oczekiwania. Teraz jeszcze jesteście pod obserwacją innych planet i innych istot duchowych. Patrzą. Patrzą, jak ludzie poradzą sobie oraz istoty duchowe z tym wszystkim. Także istoty ludzkie są zdane na opiekę Boga i Jego synów oraz innych, którzy mają tę pracę zleconą względem Ziemi. Chodziło tylko o to, żeby wprowadzić nauki Jezusa w życie. Ale to zostało u was odrzucone. My oraz Armia Niebiańska jesteśmy już gotowi do akcji oczyszczania wraz z Jezusem. Czekamy tylko na znak dany nam od Stwórcy. Już żyją pomiędzy wami istoty zarówno z drugiej Ziemi, jak i z Syriusza B. Jedni i drudzy są nie do rozpoznania. Niczym się od ludzi nie różnią. Rodzą się i żyją. Najczęściej piastują wysokie i odpowiedzialne stanowiska. Przybyli z dawnych czasów, z czasów budowania znaku czasu, aby teraz uczestniczyć w ratowaniu Ziemi. Kochani, ważne jest, aby zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, gdyż nawet jeśli ktoś zginie w tym oczyszczaniu, a posiada znak życia, na Ziemię powróci. Ale biada tym, którzy otrzymają znak śmierci. Niestraszna jest śmierć pierwsza, ale druga śmierć jest straszna. Drugą śmiercią jest już śmierć ducha. Kiedy już zakończą się wszystkie zejścia i nie ma poprawy, odrzucana zostanie wyciągnięta ręka, a wtedy opuszczasz ciało. Wtedy jest już oczekiwanie na śmierć ducha. No cóż, jesteście dzisiaj światłymi ludźmi i gdyby teraz wszyscy zaczęli wysyłać do siedziby bogów dobrą energię, energię miłości, to nie trzeba by było tyle zachodu, nie trzeba by było tak wielkiego oczyszczania. Na Ziemi zaczęłaby się wszechobecna energia miłości i Faraon nie byłby do niczego potrzebny. Ale tak nie jest, więc uruchomienie osłony jest potrzebne, bo oczyszczanie Ziemi musi być, ale byłoby już o wiele łagodniejsze, aniżeli takie, jak już się rozpoczęło, gdyby Ziemia miała osłonę. Gdybyście mogli zobaczyć, jak brudną energią otoczona jest teraz wasza planeta, ile brudu, ile zła, nienawiści kłębi się wokół Ziemi. Dlatego musi nastąpić to oczyszczenie. Nie po to dostaliście wolną wolę, żeby tak było. I dopiero po tym oczyszczeniu ta Ziemia będzie odbiciem drugiej Ziemi. Będzie wtedy rajską planetą, bo takie było założenie właściciela Ziemi, czyli Boga Wszechrzeczy. Macie napisane w Apokalipsie Jana, jak będzie wyglądać nowa Ziemia. I tak niebawem się stanie. Dlatego jest takie wołanie o otwarcie umysłów, gdyż już niebawem wiązki energii kosmicznej Słońca będą uderzać w Ziemię z tak wielką mocą energii. I jeśli kanały energetyczne umysłów ludzkich nie będą otwarte, to może się to dla was zakończyć tragicznie.